Cześć, tu Ernest! W świąteczną niedzielę, kilkanaście minut po 21, pierwsza runa dotarła na zalew zdobyczy i umieściła samą siebie w odpowiednim otworze. To, co teraz widzicie w tle, działo się na żywo w grze. Co ciekawe, twórcy gry pod koniec tej podróży obniżyli jej zdrowie co ruch do 10 milionów. Chyba nie mogę się doczekać naszej reakcji. Obecnie naładowane UFO po prostu siedzi na swoim miejscu, ale aktywowało się za to metalowe oko. Bardzo świeci teraz na niebiesko, a przy okazji jest bardzo głośne. Niedługo przed dotarciem pierwszej runy, obok jej hologramu na zalewie zdobyczy pojawiła się nowa runa, którą widzicie teraz w tle. Wygląda, jakby powoli się wysuwała ze swojego miejsca. Pierwsza runa od razu się przeteleportowała na pustynną część mapy. Zobaczymy, jak będzie z tą drugą runą. Co zabawne, pierwsza runa prawie zniszczyła budynek w wykrzywionych wieżach. Twórcy gry pograli sobie trochę na naszych emocjach. Leciała ona przez wykrzywione wieże i już o mały włos nie wleciała w ten pechowy budynek. Kryzys został zażegnany, gdy tylko zaczęła lecieć do góry, a nie przed siebie. Innym razem. Na mapie zaszła jeszcze jedna subtelna, ale bardzo ważna zmiana. W tym samym czasie wczoraj wieczorem z wulkanu zaczął wydobywać się dym. To chyba jasny znak, że coś tam się dosłownie gotuje. Albo to jest pierwszy z efektów działalności tajemniczych obiektów, albo król ognia i władca z gliszcz coś szykują. Dziwne, że to wszystko dzieje się w tym samym czasie, ale to oznacza, że w jakiś sposób te wydarzenia są ze sobą powiązane. Oba z tych wydarzeń prawdopodobnie doprowadzą do najważniejszego wydarzenia w tym sezonie, które będzie początkiem sezonu 9. Tak jak to było z trzęsieniami ziemi w sezonie 7. W tym sezonie jednak coś mi się wydaje, że to będzie bardziej efektowne. Ciekawy koncept jednego z fanów Fortnite przedstawia taką mapę, na której to wypasiona wyrwa byłaby zlana lawą, która po jakimś czasie, na przykład od razu w postaci nowego sezonu, by po prostu wyschnęła, tworząc tym samym nowe, płaskie miejsce. Ja osobiście nie jestem fanem wielkiego dołka na mapie. W wypasionej wyrwie już jest trochę lawy w wykopalisku, więc może doczekamy się po 4 sezonach wypełnienia wypasionej wyrwy. Co do wulkanu, to dym co jakiś czas powinien stawać się gęstszy. Możliwe, że z czasem nawet zacznie pryskać lawą. I oczywiście dojdzie do erupcji. Moim zdaniem taki event miałby miejsce na start nowego sezonu, który jest za kilkanaście dni, ponieważ w wypasionej wyrwie w wulkanie jest parę wyzwań do ukończenia. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę wam wesołych świąt i do zobaczenia w busie bojowym!